W Galerii Olimpia trwają przygotowania do przyjazdu Świętego Mikołaja, zaczęto od szykowania ozdób świątecznych, no i oczywiście wielkich sań, które już za kilka dni będą służyć panu z brodą w czerwonej czapce. Przygotowujemy wielkie sanie, żeby Mikołaj był zaskoczony, żeby był fajnie przyjęty, ciepło przez dzieci i żeby miło się poczuł 6 w Mikołajki. Z początkiem grudnia można zauważyć świąteczne akcenty. Zdaniem pomocników Świętego Mikołaja to dobra pora, by przygotować się do świąt, a szczególnie by zadbać o szczęście najmłodszych. Trend na święta już się coraz wcześniej zaczyna i za chwilę Mikołajki już we wtorek, więc jakby przygotowujemy tą całą atmosferę, ponieważ Mikołajki, czyli we wtorek, przyjedzie do nas sam Mikołaj. Ho, ho, ho. Witam serdecznie. Co tu dzisiaj robicie? Dzisiaj zdobimy bombki. Mamy takie bombki styropianowe i mamy też takie bombki drewniane. Dzieci mogą po nich malować, rysować, doklejać różne elementy. Mamy sztuczny śnieg, brokat, także czego tylko dziecka wyobraźnia zapragnie, jak najbardziej mogą tego użyć dzieciaczki. A gdzie worek z prezentami? No, na worek z prezentami to musimy poczekać na Mikołaja, ale to już 6 grudnia. Na razie przygotowujemy się na przybycie tego Mikołaja. Dla niego właśnie zdobimy sanie, choinki, po to by mu było przyjemnie. W samym sercu galerii można było rodzinnie spędzić czas na przygotowywaniu ozdób świątecznych. Zajęcia tu znalazły i te młodsze, i starsze dzieci. Synek ma dopiero 2 latka, ale też świetnie się tu bawi. Coś, no właśnie, znajdzie coś dla siebie? Próbuje coś tutaj robić. Tak, jak najbardziej. Zabawa z klejem. Całkiem dobrze sobie tutaj radzi. A podoba wam się dzisiaj w galerii? Bardzo, bardzo fajnie. Oby więcej takich zajęć. Podoba nam się. Dziecko ma zajęcie, jest zadowolona. Już łańcuch zrobiła na choinkę. Sanie udekorowała Mikołajowi. Teraz robi bombkę. Teraz robię gwiazdkę na sanie. Wierzysz w Świętego Mikołaja? Wierzę. Wierzę, że mi przyniesie dużo prezentów. We wtorek 6 grudnia Galerię Olimpia odwiedzi prawdziwy Mikołaj z Laponii. Zostanie tutaj udekorowane sanie i wiele przygotowanych przez dzieci ozdób na choinki i na stoły wigilijne. Autorzy prac oczywiście czekają na swoje wymarzone prezenty. Tego oczywiście im życzymy i pokładamy nadzieję, że spełnią się ich prośby i listy przez Świętego Mikołaja będą odczytane.